Cześć wszystkim, ze strony Mateusz, witam was bardzo serdecznie w takim trochę nietypowym odcinku. Postanowiłem rozpocząć nową serię, a mianowicie turnieje solo. I też wybaczcie na wstępie, że będę trochę taki zamulony, ale jest dokładnie godzina 1:24, więc no tak trochę późno, będę mówił trochę ciszej. Hello team. No i zobaczymy, jak to wszystko pyknie, nie? Jeśli chcecie więcej takich odcinków, fajnie byłoby, jakbyście zostawili łapkę w górę. Nie będę ich za bardzo montował, bo w sumie nie lubię montować odcinków w turnieju, bo to się gobi, słabo montuje trochę. Gobi. Okej. Okay. No i co, jak ktoś ma, w ogóle nie mogę się przyzwyczaić, że jest w innym miejscu kamerka, ale to szczegół, tak? Jeśli ktoś ma zamiar mi dotrzymać towarzystwa przez cały mecz, to byłoby mi naprawdę mega miło. No i co? Wow, nie złapa, nie? Także no, nie będę tego turnieju tak bardzo montował, będę się bardzo plątał w słowa. Jak ktoś dotrzyma mi towarzystwa do końca, niech mi napisze, to mu odpiszę, okej? Okay? Ale tak szczerze, nie? No, będzie mi naprawdę mega miło, tak jak mówię. Pierwsza 25 jest. Pierwsza runda niestety przegrana, no ale cóż zrobić, gościu próbował. Jest podobno taki cheat, że jak się tylko dotnie bomby, ona od razu jest rozbrojona, nie? I to jest trochę taki słaby cheat, ale ja się nigdy z nim nie spotkałem, ale wiem, że coś takiego jest. Dobra, także ja sobie gram tutaj już fulla. Dobra, tutaj ruszuję. Wow, już oni na side są, w ogóle wow, co się dzieje? Będę jedynym youtuberem, który, no może nie jedynym, ale rzadko kto wrzuca przegrany mecz. Oczywiście nie mówię, że to będzie przegrany mecz, to dopiero druga runda, tak? Hello. Ale no, a powiem tylko tyle, że ja wrzucam, będę teraz wrzucał każdy mecz, więc zrobię taką serię. Road to Global, nie? Wiem, że teraz wszyscy się ze mnie śmieją, bo... no właśnie, ale... Seria, czemu nie? Pomysł jest zawsze dobry, nie? Dobra, wiecie co, zagram sobie w końcu może jakiegoś tak PM-ka. Ciągle gram fulla, ale to może też do tego przygrywamy, ale... ja jestem goldem, to mi tam wolno, nie? Nie no, żartuję. Zawsze nie wiem, czemu jak kupuję fulla, to wiecie... Tak, mam taką świadomość, że kurde, mam lepszą broń, to mogę ich wszystkich pozabijać. Teraz ich trzeba zrushować, bo oni ciągle rushują. Zginę. Skubaniec. Wie, że jestem. Dobra, one, two ramp. Też oczywiście, tak jak zawsze, bardzo wam bym prosił, abyście nie hejtowali mnie za... Muszę sprawić, ile mam pieniędzy, kamerka mi trochę zasłania. Żebyście nie hejtowali mnie za grę, bo to jest takie trochę słabe, bo... To tak jak ja, nie wiem, hejtował... Nie wiem kogo. Informatyka, tak? Nigdy nie byłem informatykiem, nie wiem, o co w tym chodzi, ale bym go hejtował, więc... niektórzy z was pewnie też nie wiedzą, czy niektórzy, no większość nie wie, jak to jest gadać i grać, nie? A hejtują. Spróbujcie kiedyś tak. Gadać i grać. Zostałem sam na pięciu i wiedzą, gdzie jestem. Ugrywam to, co nie? Wezmę awkę. To w ogóle już teraz, to jest bardzo, są bardzo duże szanse. Wow. Że to ugram. Nie no, trzech zabiłem. Ale wiedzę, skąd przyjdę. A mógł być ejsik na odcinku, ale 4 kile. No to i tak głupie zrobiłem. I tak zrobiłem 4K, więc no. Moim marzeniem to jest kiedyś zrobić Ace'a na odcinku, nie? Ale to wiecie. A to zawsze bym powtarzał, to jest głupia wymówka, ale ona jest prawdziwa, że jak się gada i ten. To ciężej się gra, naprawdę. Bo nie skupiam się tak w 100%, złóżmy, na grze. Tylko też trochę trzeba tak płynnie gadać, nie? Zwłaszcza, że jest w pół do drugiej w nocy, więc. No. Kurde, czemu ja go nie zabiłem? I teraz ja zginę, patrzcie. O, jakim cudem ja go zabiłem? Jeden jest już na side, pewnie będzie plantował. Nie będzie plantował, bo mamy pakę. Ale on tutaj gdzieś poszedł.
On gdzieś tutaj poszedł, słuchajcie. Wow! Ale nieźle idzie, nie? Kurde, patrzcie, 9 kill, jak ja kieruję tą drużynę. Ja jestem, kieruję, nie? No, przyznajcie, że kieruję. No, pochwalcie mnie. A w ogóle gram 4x3, bo tak mi się lepiej gra. A na odcinkach to zawsze sobie zmieniam rozdziałkę 16x9 i... Ja od zawsze pamiętam, od kiedy pamiętam, to gram 4x3. A tylko na odcinki zmieniam 16x9, bo... Taki wzrost... Halo. Kontrol mi ucieka. Tak, wydaje mi się, że jest trochę fajnie do oglądania, ale teraz jak wiecie, tak gram powiedzmy dla rangi, to już liczy się skill. To jest chyba głupia pozycja w tym miejscu, tak się ustawiać, bo to tak ani gdzie wyjść, ani nic. Ale mi gościu uratował. Nie rzucę tutaj. Ostatni gdzieś tutaj. Nie no, powiem wam, że naprawdę jak więcej FPS-ków jest, to od razu inaczej się gra. Nie mam karty graficznej, to znaczy mam, ale nie tą co chciałem mieć. W tym momencie moja karta graficzna kosztuje 250 zł, więc wiecie na ile jest teraz? 340 FPS-ów powiedzmy tak na najniższych ustawieniach, więc jest bardzo luks. I to na turnieju jest naprawdę najlepsze co może być. Będę rushować jak nic. Też trochę się głupio ustawiłem, ale... Halo! Ej! Ej, pierwszy raz widzę coś takiego, żeby na turnieju. Halo! Ja to nie wiem w ogóle. Ja tu się skradam pół godziny, a tu wbiega mi takich dwóch gości. One short. Kurde! Wow. Halo. Zamiast G nacisnąłem coś innego i nie wzięło broni. Dobra, trzeci kill jest. Info. Chyba na shorcie. Konektor. Jak to konektor? Wow. Wow. A, jest bomba, oni wzięli pakę. Aha. A i paka jest w ogóle. Ha. Ej, ace'a zrobiłem. To był ace'ik. Moje marzenie zostało spełnione, kurde. Ace'ik. To musi być ace'ik. Ace'ik i zdefiuzowanie paki. Jest ace'ik? Jest ace'ik, kurde, ale mi to wyszło, nie? Ja nie mogę, tylko kurde, nie było żadnego takiego, wiecie, takiego wow, co bym mógł stawić na początku odcinka, wiecie. Kiedyś na cache'u tak przeskanowałem przez całego mida, nie? I zabiłem gościa, to było coś, nie? Ten film ma teraz 200 tysięcy wyświetleń. Ale teraz to były to takie fragi i one były normalne, tylko farta rozumiałem bardziej, nie? Aj. No i po co? Ja idę pół godziny na shifcie, nie lubię takich gości. Ja próbuję tutaj coś na słuch zrobić. Gość po prostu biegnie i to jeszcze z uspem. No proszę bardzo, masz szafkę, biegnij sobie z uspem, rushuj z uspem. Dobra, tutaj nic nie ma już. Oni bardzo często rushują jeden bombsite, nie? No, jak on nic nie dostał? Widzieliście tą ścianę? Zresztą normalnie ja obrysowałem całą ścianę tymi kulkami. W ogóle teraz postanowiłem, że będę trenował z Digielka. Co nie, bo trzeba trochę potrenować. I co? I każdy ma kaskę. Oni tak zakładam, że eko być może grają. Zresztą nie jestem pewien, tak. Bo to jest chyba kolejna runda z rzędu. Nie, to nie jest kolejna runda z rzędu. Ta runda to będzie przegrana. Wow. Trochę słabo. Nie no.
Tej rundy to nawet nie ma co ugrywać. Tak? Za chwilę. Mama... 10 minut i kończę. Oj, będzie jakiś potężny raszyk. Tak coś czuję. Schowam się tutaj. To jest bardzo dobre miejsce. Z rampy ktoś musi wyjść, no. Rzucili smoka. Rzucili smoka, flesza, no musi ktoś wyjść z tej rampy. No niemożliwe. Oni strasznie... Nie, no nie wierzę. Albo oni kampią. Nie, jednak jest wszystko okej. 20 fragensów nie jest naprawdę najgorzej, zwłaszcza na odcinek. Naprawdę, łatwo niektórym mówić. Ci, którzy piszą, że ty nie umiesz grać. Spróbujcie kiedyś sobie mówić coś logicznie, opowiedzieć jakąś historię. Z życia wzięto, co wam na przykład się dzisiaj przydarzyło w szkole i grać. Myśleć to jest naprawdę mega ciężkie. Ja zanim opanowałem takie płynne mówienie, bez zacinania się i granie też takie, żeby myśleć, to zajęło mi to gdzieś tak z pół roku, nie? Konektor chyba? Nie, dżungle słyszałem. A, w ogóle pakę mam. 49 na mit. Dobra. Co to jest chyba? Dwóch tutaj jest, halo. Two city, help me. Aj. Kto gra z rewolwerem? I napiszcie, jeśli ktokolwiek z was przez ostatni miesiąc grał z rewolwerem, tak na serio, nie? Bo tam wiecie, dla beki, na silverki, ktoś ma na przykład... Ktoś ma, nie wiem, tam jakoś wyższy rangę, no to ja rozumiem, ale tak na serio, na przykład, nie wiem, gdybym ja teraz zagrał rewolwerem, to bym miał staty... Wiecie, jakie bym miał staty? No nie wiem. Od tyłu chyba. Nie. Od tyłu bym miał, no. Staty chyba. Wow, jungle. Patrzcie, teraz bańka z Eagle leci. A, dobijać fragów się właśnie włączył. Fajnie. Szkoda, że to asysta. Dobra, jest, lecimy dalej. Co to jest chyba ostatni? Nie, dżungla. Miało być tak pięknie. W ogóle wiecie co, ostatnio próbowałem grać sobie na wyższym sensitivity, bo dużo osób, dużo jakby moich kolegów gra na bardzo wysokim sensitivity i... Kurde. I chciałbym też właśnie spróbować, ale to jest mega ciężko. Ja gram teraz na 2 i to jest dla mnie szybko. Dobra, przyjdzie od kuchni. Też nie, bo tamten na go zabije. Więc po rundzie, no. A to nasz kumpel się tutaj wkąpał. No kurde. Ja tu chciałem jeszcze bombkę zaplantować. Okno 3 było, 2 teraz. Ja tam tego niebieskiego wyrzucił. Ja nie mam paki. Ostatni gdzieś będzie na B kampił. A. O kurde! Rozplątowywuję, to nieźle. Dobra, zagram z inny czas. Na blisko gdzieś jeden jest. Ale też nieźle gra. Patrz, tak mi sprzedał. Ja chodzę za pionem. Ale tutaj normalnie fragi się sypią, fiu. Give me ace, guys. Give me ace. No i fajny ejsik będzie. No to nie zły ejsik, nie? Ale wygrywamy ten meczyk i 32 fragi, za chwilę doganiam tego typka i jest luzik. Chcesz się w WP? Nie, ja nie chcę.
Kuchnia, kuchnia. Kitchen. Ale nie wezmę sobie to. Luz. W ogóle nie wiem, kto tak robi. Zabije jednego i stoi w miejscu, nie? To jest najłatwiejsze, co może być. W końcu. Mówiliście mi, żebym rzucał flasze i smoke, nie? To się nauczyłem jednego smoka. One city. Znowu mam bombę, ale to dobrze. Może będę otwierał na swoim odcinku, nie? Nie no, fajnie. Ile tu ławek jest? 3, 4. Jungle. Teraz wpada mi goldzik 3, patrzcie na to, nie? Dochodzi mi poziom. I waga, gold 3. No musi być gold 3. Nie mam goldzika 3. 34 fragi, no. No kurde, Polek. Okej, także ja wam w takim razie bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej turniej, zostawcie proszę łapeczkę w górę, albo nawet dwie łapeczki w górę. To postaram się robić takich odcinków więcej, bo teraz będę tak grał, wiecie, dla rangi, żeby tutaj normalnie była fajna ranga. Ranga nie gra, ale ogólnie jak jest wysoka, to wszyscy tak szacun w ogóle. Także no, życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, jak kładę się spać, jest godzina równo druga. Trzymajcie się i cześć, piona. I like you.